A zatem dzień dobry wszystkim. Otwieram posiedzenie Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju w dniu 29 października 2020. Jest to zgodnie z ogłoszeniem sesja w trybie zdalnym zgodnie z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Witam serdecznie wszystkie panie, panów radnych. Witam pana burmistrza Romana Kaczmarczyka. Witam panią wiceburmistrz Alicję Piwowar, witam panią skarbnik Irenę Drangowską, witam panią radczynię Irenę Brzozowską i witam również obsługę, którą zapewniają nam tu pracownicy Urzędu Miasta i Gminy. Pani Emilia Pilarska protokołuje dzisiejsze obrady, bo też jest podłączona. Pan Igor Falkiewicz czuwa nad technicznym rejestrem tego posiedzenia. Lista obecności. Pozwolą państwo, że szybciutko przeczytam. Małgorzata Bednarek obecna, Dorota Urbańczyk nieobecna, Łukasz Mróz. Jestem. Beata Dańkowska-Szczygieł. Obecna. Pan Artur Dobrzyński. Obecny. Edyta Kolendo. Jestem. Mariola Kozińska. Jestem. Dorota Łakucewicz. Dorota Łakucewicz. Była. Obecna. Tak. Jest widać na ekranie. Klaudia Mika. Jest. Obecna. Agata Opiła. Obecna. Leszek Pazdyk. Obecny. Obecny. Magda Podyma. Jestem. Ewelina Rycaj. Witamy. Tomasz Stoła. Obecny. Sławomir Walentynowicz. Obecny. Obecny. A zatem na 15-osobowy skład rady 14 osób jest zalogowany i uczestniczy w sesji zdalnej. Otwarcie obrad mamy za sobą. Stwierdzenie kworum nastąpiło i zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. Czy mają państwo radni jakieś uwagi odnośnie protokołu? Nie widzę, a zatem przyjmujemy, że możemy przejść do głosowania. Wrócił pogłos. Małgorzata Bednarek za. Beata Dańkowska-Szczygieł. Przyjmujemy głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu. Beata Dańkowska. Za. Artur Dobrzyński. Za. Edyta Kolendo. Za. Mariola Kozińska. Za. Dorota Łakucewicz. Za. Klaudia Mika. Za. Łukasz Mróz. Za. Agata Opiła. Agata Opiła. Za. Leszek Pazdyk. Za. Magda Podyma. Za. Ewelina Rycaj. Za. Tomasz Stoła. Za. Dorota Urbańczyk nieobecna. Sławomir Walentynowicz. Za. Dziękuję bardzo. To jest pierwsza sesja tego typu, którą przeprowadzamy. Na komisjach jest mniej sformalizowana procedura, a tutaj musimy jednak te wszystkie wymogi zastosować i stąd też, ponieważ pierwszy raz korzystamy, głosowania imienne dzisiaj będziemy wszystkie przeprowadzać. Część druga, do której przechodzimy, rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Lądek-Zdrój na rok 2020.
Procedowaliśmy nad tym jako radni na Komisji do Spraw Gospodarczych. Ja poproszę jeszcze może tylko pana burmistrza o nakreślenie, czy też panią skarbnik, jak tutaj państwo wyznaczycie, o te główne jak gdyby zmiany w budżecie tegorocznym, które są stałym elementem sesji, bo wiadomo, że sytuacja w budżecie cały czas się zmienia. Natomiast to dzisiejsze posiedzenie jest rejestrowane i będzie potem również też udostępnione online mieszkańcom Lądka i gminy. Stąd też proszę o kilka słów przedstawienia projektu każdej uchwały. Panie burmistrzu, czy to pani skarbnik przedstawi, czy pan burmistrz? Ja bym bardzo prosił panią Wioletę, żeby przedstawiła w skrócie te najważniejsze zmiany w budżecie, dobrze? Dziękuję bardzo. Pani Wioletto, proszę o włączenie mikrofonu. Jeżeli chodzi o projekt budżetu w sprawie zmian na 2020, takie najważniejsze zmiany po stronie dochodów, to było wprowadzenie dotacji w związku z wypłatą części podatku akcyzowego. Również zwiększono dochody z tytułu nadplanowych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wprowadzono środki pochodzące z Fundacji Kulczyk na realizację programu Żółty Talerz. Również wprowadzono środki z Centrum Wspierania Przedsiębiorczości dla OPS-u za opiekę stażową, jak również decyzją wojewody wprowadzono środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę wydatków budżetowych, one są powiązane z dochodami, które zostały przed chwileczką omówione. Jak również na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych i kierownika OPS wprowadzono zmiany w ich planach finansowych. Również w tym projekcie uchwały zostały zwiększone przychody oraz rozchody. Przychody w kwocie 410 tysięcy oraz z nadwyżki wynikającej z tego projektu uchwały 10 tysięcy, czyli 70 tysięcy, czyli w sumie środki te w kwocie 480 tysięcy przeznaczono na rozchody, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w okresie 2022-2025. To są takie jakby najważniejsze elementy dotyczące wprowadzenia zmian do projektu budżetu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sprawa była procedowana też podczas obrad Komisji do Spraw Gospodarczych. Bardzo proszę o opinię przewodniczącego pana Leszka Pazdyka. Mikrofon proszę. Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie przy 12 głosach za. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania dotyczące projektu tej uchwały? Zatem pozwólcie, że przejdziemy do głosowania. Małgorzata Bednarek za. Beata Dańkowska-Szczygieł. Za. Artur Dobrzyński. Za. Edyta Kolendo. Za. Mariola Kozińska. Za. Dorota Łakucewicz. Za. Klaudia Mika. Za. Łukasz Mróz. Za. Agata Opiła. Za. Leszek Pazdyk. Za. Magda Podyma. Za. Ewelina Rycaj. Ewelina.
Ewelina Rycaj, nie słyszymy. Za. Tomasz Stoła. Za. I Sławomir Walentynowicz. Za. Jednogłośnie, czyli 14 głosów oddano za, stąd projekt uchwały przyjęto. I przechodzimy do projektu uchwały zamieszczonej w punkcie B, w części drugiej, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój. Kto z Państwa, Panie Burmistrzu, zarekomenduje ten projekt? Przedstawi jak gdyby uzasadnienie, na czym było oparte też, przyjmując, proponując takie, a nie inne stawki. Zawsze stawki są maksymalne, określane w rozporządzeniu, które co roku się ukazuje i na ogół Rada Miejska na wniosek burmistrza aktualizuje te stawki. W tym roku odstąpiliśmy od kilku dużych podwyżek dotyczących przede wszystkim podatku od prowadzenia działalności gospodarczej oraz opłaty uzdrowiskowej. Pozostawiamy na tej wysokości, co są. Pozostałe są kilkugroszowe. To praktycznie nie wpłynie w ogóle na całość opłat, bo tam będzie różnica 1 czy 2 zł w przypadku mieszkania kilkudziesięciometrowego. Natomiast one pozwalają też urealnić w stosunku do rozporządzenia. Niemniej jednak te wszystkie opłaty niestety nie są wolne, że możemy dowolnie, całkowicie. Stąd, tak jak mówię, jest to tylko pewna waloryzacja w oparciu o rozporządzenie. Trzeba pamiętać, że jest to podstawowe źródło dochodu każdej gminy, zgodnie z ustawą o podatkach. I te pieniądze wprowadzimy też do budżetu. Na podstawie tej uchwały będą wyliczone i wprowadzone do budżetu jako pieniądze, które będą wpływać do gminy w ciągu roku podatkowego 2021. Dziękuję bardzo. Państwo mają tam w uzasadnieniu jest poprzednia stawka aktualna, także bardzo ładnie widać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy mogę prosić o opinię Komisji do Spraw Gospodarczych, pan Leszek Pastyk? Komisja skupiła się bardzo nad tym projektem uchwały. Przedyskutowano, wyjaśniono wszystkie punkty i komisja tutaj zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie przy 12 głosach za, czyli opinia pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze Państwo radni mają pytania dotyczące projektu tej uchwały? Nie widzę żadnych osób zgłaszających się. Proszę Państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój. Małgorzata Bednarek za. Beata Dańkowska-Szczygieł za. Artur Dobrzyński za. Edyta Kolendo. Wstrzymuje się. Mariola Kozińska za. Dorota Łakucewicz za. Klaudia Mika za. Łukasz Mróz za. Agata Opiła za. Leszek Pazdyk za. Magdalena Podyma za. Ewelina Rycaj. Coś u pani Rycaj z mikrofonem. Można jeszcze? Jest włączony mikrofon, tak? Jeszcze jest włączony. Może. Palcem w górę, ręka w górę. Czy pani głosuje za tym projektem uchwały, to prosimy o podniesienie ręki w górę.
Dziękuję. Tomasz Stoła. Za. Sławomir Walentynowicz. Za. Proszę Państwa, przy spośród 14 głosujących jedna osoba się wstrzymała, a zatem uchwała została podjęta poprzez głosowanie 13 radnych. I kolej w porządku obrad. W punkcie C mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały. Panie burmistrzu, kto ze strony Urzędu Miasta? Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy stadionu sportowego przy ulicy Kłodzkiej 45 na rzecz klubu sportowego Trojan. Chodzi o przedłużenie dzierżawy powyżej 3 lat. Tutaj konkretnie chodzi o 5 i wówczas wymagana jest zgoda Rady Miejskiej, a związane jest to z koniecznością posiadania umowy na dłuższy okres w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na działalność klubu. Tam na remonty czy jakieś inne nabory, które są, i wtedy, jeżeli są to środki unijne czy jakieś zewnętrzne, jednym z podstawowych dokumentów jest prawo do dysponowania nieruchomością i najczęściej wymagane to jest ten okres trwałości projektu, czyli 5 lat. Stąd, żeby Trojan mógł w takich konkursach startować na środki, zwrócił się do nas o przedłużenie umowy na okres właśnie 5 lat. I myślę, że jest to zasadne. Dziękuję bardzo. Jakie jest stanowisko Komisji do Spraw Gospodarczych? Pan Leszek Pazdyk. Komisja Gospodarcza zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy jakieś jeszcze Państwo macie zapytania dotyczące projektu tej uchwały? Nie widzę, nie słyszę. Jest pogłos znowu. W takim razie przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Małgorzata Bednarek za. Beata Dańkowska-Szczygieł za. Artur Dobrzyński za. Edyta Kolendo za. Mariola Kozińska za. Dorota Łakucewicz za. Klaudia Mika za. Łukasz Mróz za. Agata Opiła za. Leszek Pazdyk za. Za. Magdalena Podyma za. Ewelina Rycaj. Prosimy rękę w górę. Wszyscy widzą. Tomasz Stoła za. Sławomir Walentynowicz za. Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że klub Trojan pozyska pieniądze i będzie mógł przeprowadzić konieczne na pewno zadania, żeby ten stadion trzymał pewien poziom. Kolejny punkt naszej sesji, punkt D, dotyczy projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lądku Zdroju przy ulicy Ignacego Paderewskiego, zbywanej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o 2-3 zdania na temat tego projektu. Uchwała dotyczy udzielenia bonifikaty w wysokości 50% od ceny sprzedaży działki o powierzchni 887 metrów w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej zabudowanej budynkiem wielorodzinnym przy ulicy Paderewskiego 1. Jest to nieruchomość pomiędzy mostem a przedszkolem. To jest ten pierwszy budynek, gdzie cała część z tyłu tego budynku
stanowiła własność gminy. I w momencie przygotowania do sprzedaży przedszkola większą część tej części za budynkiem z tyłu, tam gdzie są te stare drzewa, przeznaczyliśmy i połączyliśmy z działką tą, gdzie jest stare przedszkole. Natomiast tutaj z tyłu, gdzie mieszkańcy sobie tam mieli podwórze i które sobie pielęgnowali i utrzymywali wspólnie przez tą wspólnotę mieszkaniową, postanowiliśmy, bo tam też takie dwa garaże są, że odsprzedamy to tej wspólnocie, żeby mogła sobie tam gospodarować. I cena za tą działkę może wynieść około 57 tysięcy, 50% zniżka to by było jakieś 28 tysięcy plus VAT. No zobaczymy, jak to wyjdzie. I myślę, że tam będą wtedy wreszcie mogli mieszkańcy zagospodarować tym terenem, bo dotychczas było tak, że w sposób niepisany tam z tyłu sobie każdy porobił swoje ogródki działkowe, poogradzał i był taki nieporządek, że tak powiem, prawny, a teraz już będzie wszystko elegancko udokumentowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Leszek Pazdyk, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarczych. Proszę o stanowisko komisji. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie i jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jakieś zapytania jeszcze odnośnie projektu tej uchwały? A zatem przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Lądku Zdroju przy ulicy Ignacego Paderewskiego zbywanej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Małgorzata Bednarek za. Beata Dańkowska-Szczygieł za. Artur Dobrzyński za. Edyta Kolendo za. Mariola Kozińska za. Dorota Łakucewicz za. Klaudia Mika za. Łukasz Mróz za. Agata Opiła. Ręka w górę. Leszek Pazdyk za. Magdalena Podyma za. Ewelina Rycaj jest. Tomasz Stuła za. I Sławomir Walentynowicz za. A zatem, proszę Państwa, 14 radnych, uchwała została podjęta. Projekt uchwały zamieszczony w punkcie E części rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju, obręb Stary Zdrój. Bardzo proszę o przedstawienie treści tej uchwały, czego ona dotyczy. Panie burmistrzu. Już się przełączam. Dziękuję. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje dwie części. Pierwsza część jest to południowo-zachodnie stok dzielca, gdzie według mnie są bardzo dobre walory i warunki do postawienia osiedla domków jednorodzinnych razem z zabudową też usługową. Projekt i wizualizacja już jest tak częściowo przygotowana. Myślę, że na następnej komisji czy sesji będę mógł Państwu przedstawić. Kończy nam się już ostatnie działki, sprzedajemy na osiedlu Słonecznym. Nie mamy praktycznie innych terenów, takich mówimy o gminie, które moglibyśmy zaoferować sprzedaż działek pod kątem budowy domków jednorodzinnych. Niestety nikt nie chwapi się do Lądka z budownictwa wielorodzinnego. Stąd mi się wydaje, że też taka oferta inwestycyjna jest bardzo ciekawa i to miejsce, które każdy z Państwa zna, czyli nad Biedronką, to cała ta polana, ta łąka,
Myślę, że dobrze nasłoneczniona i w dobrym miejscu położona nie będzie zaburzać takiego naszego rytmu. Chciałem powiedzieć, że w poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego było tą strefą w planie zagospodarowania jako zabudowa hotelowo-pensjonatowa. Mi osobiście na zboczach Kielca, tak przy drodze, jakoś nie za bardzo pasują tam wielokondygnacyjne budynki hotelowo-pensjonatowe. Poza tym one byłyby i tak daleko oddalone części zdrojowej, także nie wiem, czy był to dobry pomysł. Dlatego chcę właśnie zmienić to w kierunku budownictwa jednorodzinnego. I myślę, że będzie to ciekawa oferta. I jest bardzo dobra komunikacja tam i są drogi i bardzo ciekawy układ drogowy i tam będą ładne drogi, będą ścieżki rowerowe, zieleniec, miejsca postojowe. Także bardzo fajnie można stworzyć tam eleganckie osiedle. Tak wstępnie myślę, że na 100-120 domków. Także całkiem nowa dzielnica mogłaby powstać. Myślę, że byłoby to korzystne też dla inwestorów. Robimy to też dlatego, że mieliśmy kilka zapytań w tą stronę, czy posiadamy jakieś oferty w zakresie budownictwa jednorodzinnego, dlatego tak postanowiliśmy, że tą część właśnie zmienimy w planie zagospodarowania, czyli wykreślimy zapis budowy hotelowo-pensjonatowej, a wstawimy w to miejsce budowę domków jednorodzinnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt był przedstawiany na Komisji do Spraw Gospodarczych. Bardzo proszę, kolega przewodniczący Leszek Pazdyk. Posiedzenie komisji odbyło się przy współudziale Komisji Uzdrowiskowej, więc jako przewodniczący Komisji Gospodarczej przedstawię opinię. Opinia jest pozytywna przy jednogłośnym tutaj udziale wszystkich członków komisji. Dziękuję. Dziękuję. To ja jeszcze jednak tak do pana Tomasza Stoły jako przewodniczącego Komisji do Spraw Uzdrowiskowych. Bardzo proszę. Szanowni w której kompetencjach znajdują się też, prawda, plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek Zdrój. Bardzo proszę o opinię Komisji do Spraw Uzdrowiskowych. Tak, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zmiana planu miejscowego obejmuje fragment obrębu Stary Zdrój w okolicach skrzyżowania dróg wojewódzkich DW392 oraz DW390 i ulicy Konopnickiej oraz działkę ewidencyjną w całości 462. Całkowita powierzchnia zmiany planu wynosi 30 hektarów 62 ary. Tak tylko informacyjnie. Natomiast Komisja Uzdrowiskowa w pełnym składzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Czy Państwo jeszcze jakieś pytania mają odnośnie projektu tego uchwały? Ja myślę, że sam fakt, że kończą się działki, jak pan burmistrz mówi, na osiedlu Słonecznym i dobrze by było, żeby umożliwić osobom chętnych jakieś dodatkowe tereny, tym bardziej, że im więcej domków, więcej mieszkańców, tym więcej podatków do nas spływa. Możemy zatem przejść do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju obręb Stary Zdrój. Małgorzata Bednarek za. Beata Dańkowska-Szczygieł za. Artur Dobrzyński za. Edyta Kolendo za. Mariola Kozińska za. Dorota Łakucewicz za. Klaudia Mika. Jeszcze raz, Klaudia, jeśli można. Za. Łukasz Mróz. Za. Agata Opiła. Za. Za. Leszek Pazdyk. Za. Magdalena Podyma. Za. Ewelina Rycaj. Ręka w górę. Tomasz Stoła. Za. Sławomir Walentynowicz. Za. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został podjęty jednogłośnie przez 14 radnych. I teraz mamy tutaj uchwały, projekty uchwał.
W punkcie F jest projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla uczniów stypendiów Rady Miejskiej Lądka Zdroju za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Ponieważ ten dawny regulamin, do tej pory zresztą obowiązujący, no, był uchwalany jeszcze ze dwie kadencje albo i trzy temu, potrzeba zaszła, aby no, w świetle zmieniających się rzeczywistości nas otaczającej, żeby dostosować do realiów i na podstawie tych problemów, które czasem napotykaliśmy podczas posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych rozpatrujących składane podania, żeby niektóre rzeczy doprecyzować lub całkowicie zmienić. Bardzo proszę, tutaj pan Łukasz Mróz w imieniu Komisji do Spraw Społecznych może kilka zdań jeszcze odnośnie regulaminu i jakie jest stanowisko Komisji do Spraw Społecznych. Tak jak pani przewodnicząca powiedziała, inicjatorami zmian regulaminu byli członkowie Komisji do Spraw Społecznych. Wynikało to między innymi z nie tyle może z problemów, ale z jakichś niejasności, które się pojawiały w przypadku oceny składanych przez uczniów wniosków. Dlatego uważamy, że przedstawiony państwu dzisiaj regulamin do głosowania uwzględnia wszystkie te wątpliwości, które się pojawiały podczas oceny wniosków, które składali uczniowie. Być może komisja do spraw społecznych w dużej mierze przygotowywała treść tego regulaminu. Zdajemy sobie sprawę, że nie uniknęliśmy prawdopodobnie no też pomyłek i życie pokaże, czy to jest idealny regulamin, czy nie. No pewnie nie jest idealny, jak wszystkie regulaminy, ale mamy nadzieję, że będzie łatwiej nam i również wnioskodawcom na nim pracować. A Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie intencji tych zmian i za przedstawienie stanowiska Komisji do Spraw Społecznych. Wiemy, że prace trwały, wiemy wszyscy od pewnego czasu, więc miejmy nadzieję, że wszystko jednak zostało dopracowane i jeżeli nie ma dalszych pytań, to możemy przejść do głosowania. Dodam tylko, że jedną z najważniejszych zmian to jednak jest to, że raz do roku będą te stypendia przyznawane, bo do tej pory był taki system rotacyjny, prawda, na 5 miesięcy, prawda? A więc ta cała procedura też i dla stypendystów pozyskiwania tych dyplomów, potwierdzeń ze szkół i tak dalej, to no, wymagała jednak dużo zachodu, a tutaj już będzie no, taka ciągłość przez cały rok szkolny, aby tych uczniów zasługujących na wspomaganie jednak popierać poprzez stypendia Rady Miejskiej. Czy możemy przejść do głosowania? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla uczniów stypendiów Rady Miejskiej Lądka Zdroju za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Małgorzata Bednarek za. Beata Dańkowska-Szczygieł. Za. Artur Dobrzyński. Za. Edyta Kolendo. Za. Mariola Kozińska. Za. Dorota Łakucewicz. Za. Klaudia Mika. Za. Łukasz Mróz. Za. Agata Opiła. Za. Leszek Pazdyk. Za. Magdalena Podyma. Za. Ewelina Rycaj. Tak, ręka jest. Tomasz Spuła. Za. I Sławomir Walentynowicz. Za. Dziękuję bardzo. A zatem regulamin został
podjęty, przyjęty już przez Państwa radnych, natomiast postaramy się, żeby no, informacje o tym rozpropagować, tak żeby wszyscy uczniowie zamieszkujący na terenie gminy Lądek Zdrój wiedzieli, jaka jest procedura. Kolejny punkt G. W sprawie zmiany uchwały numer 22.162.2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie seniorów zamieszkałych na terenie gminy Lądek Zdrój poprzez realizację programu Lądecka Karta Seniora. I teraz te zmiany, myśmy podjęli taką uchwałę w dniu 24 września. Czego dotyczą te zmiany, panie burmistrzu? Czy to może już pan przewodniczący Łukasz Mróz, który przewodniczył obradom Komisji do Spraw Społecznych, mogę tutaj, tak, bo tutaj dużo nie ma też wyjaśnień. Bardzo proszę, panie Łukaszu. Tak, jak najbardziej mogę wyjaśnić państwu, z czego wynika zmiana tej uchwały. W ubiegłym miesiącu, na poprzedniej sesji wrześniowej, podjęliśmy projekt uchwały. Zmiana wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, który tutaj zwrócił uwagę, chodzi o zapis związany z zamieszkaniem seniorów na terenie naszej gminy. Mieliśmy w uchwale termin zameldowanie i głównie tego dotyczy zmiana. Także dziękuję bardzo. A Komisja do Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała zmianę omawianej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania jeszcze ewentualnie dotyczące, no jak już pan Łukasz Mróz przedstawił, kwestia doprecyzowania, bo zameldowanie nie zawsze jest wymagane, natomiast zamieszkanie to jest miejsce, gdzie jest centrum naszych spraw życiowych. A zatem przechodzimy, proszę państwa, do głosowania. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 22.162.2020 z dnia 24 września 2020 roku w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie seniorów zamieszkałych na terenie gminy Lądek Zdrój poprzez realizację programu Lądecka Karta Seniora. Małgorzata Bydlarek. No, za. Beata Dańkowska-Szczygieł. Za. Artur Dobrzyński. Za. Edyta Kolendo. Za. Mariola Kozińska. Za. Dorota Łakucewicz. Za. Klaudia Mika. Za. Łukasz Mróz. Za. Agata Opiła. Za. Leszek Pazdyk. Za. Magdalena Podyma. Za. Ewelina Rycaj. Za. Tomasz Stuła. Za. Sławomir Walentynowicz. Za. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. I dochodzimy teraz do punktu H w sprawie powołania komisji statutowej. Sprawa też już kilkakrotnie rozmawialiśmy w tym roku o potrzebie zmiany statutu, dostosowania go też do obowiązującego ustawodawstwa. Na komisjach dwa dni temu przyjęliśmy tutaj taki skład osobowy tej komisji statutowej, która, przypomnę, jest komisją doraźną, i zgłoszone wówczas osoby, ja teraz pozwolę sobie odczytać i poproszę też jeszcze każdą osobę o to, żeby zadeklarowała, czy wyraża swoją zgodę i ewentualnie może ktoś jeszcze będzie chciał dołączyć. Pani Beata Dańkowska-Szczygieł, czy wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Dorota Łakucewicz, która została zgłoszona przez klub radnych. Bardzo proszę,
o wyrażenie zgody swojej? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Pan Łukasz Mróz? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. I Małgorzata Bednarek, wyrażam zgodę. Mamy cztery osoby. Czy ktoś z Państwa jeszcze może chciałby tutaj dokoptować, jeżeli tak się mogę wyrazić? A zatem, proszę Państwa, przechodzimy do projektu uchwały zamieszczonej w punkcie H w sprawie powołania Komisji Statutowej w składzie Beata Dańkowska-Szczygieł, pani Dorota Łakucewicz, pan Łukasz Mróz, Małgorzata Bednarek. I bardzo proszę o głosowanie nad projektem tej uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej w składzie, który tutaj przed chwilą przedstawiła. Małgorzata Bednarek za, Beata Dańkowska-Szczygieł za, Artur Dobrzyński za, Edyta Kolendo za, Mariola Kozińska za, Dorota Łakucewicz za, Klaudia Mika za, Łukasz Mróz za, Agata Opiła za, Leszek Pazdyk za, Magdalena Podyma za, Ewelina Rycaj za, Tomasz Stuła za, Sławomir Walentynowicz za. Dziękujemy bardzo. I tym samym wyczerpaliśmy porządek uchwał umieszczonych w punkcie pierwszym, drugiej części, rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. Dziękuję Państwu wszystkim za sprawne głosowanie, bo jednak jest to pewna dodatkowa trudność. I teraz poproszę bardzo o sprawozdanie burmistrza Lądka Zdroju, pana Romana Kaczmarszczyka, z działalności między sesjami. Otrzymali Państwo, tak jak co miesiąc, sprawozdanie. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Tak, chciałbym zadać pytanie. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Strona 11-12 sprawozdania. W przeddzień naszej sesji odbyły się postępowania zamówienia publiczne. Chodzi o odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki 309/7 w Obrachunkowym Zdrój i zimowe utrzymanie dróg. Pytanie do pana burmistrza, czy jako, że te postępowania miały miejsce wczoraj, czy już wiemy, czy zostały rozstrzygnięte i ewentualnie które firmy, że tak powiem, wygrały te przetargi? Rozstrzygnięć ostatecznych jeszcze nie ma. Jak będą zamieszczone na BIP-ie, tak jak zawsze, po zakończeniu postępowania, bo przetargi już teraz troszeczkę inaczej wyglądają niż uprzednio. Po ogłoszeniu wstępnych wyników zwraca się dopiero zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych do oferentów o uzupełnienie dokumentacji. Oni je przedstawiają, my je weryfikujemy i wtedy dopiero ostateczne są wyniki. Jeśli chodzi o, z tego co wiem, to już rozstrzygnięcie jest dotyczące parkingu. Wiem, że w powiecie też rozstrzygnięto już przetarg na remont ulicy Ostrowicza. Wygrała jakoś firma ze Świdnicy. Nie wiem, kiedy zaczną tą kostkę przekładać, ale myślę, że już chyba na wiosnę. Natomiast jeśli chodzi o śmieci i odbiór śmieci komunalnych, wczoraj było otwarcie ofert i dwie zostały złożone. Obie oferty, które zostały złożone, zdecydowanie przekraczały zabezpieczone przez nas pieniądze w budżecie. Między innymi jedna oferta była wyższa o 1 200 000, co przy przyjęciu tej oferty drastycznie podskoczyłyby ceny dla mieszkańców znowu za odbiór śmieci.
Z tego, co się orientuję, podobna sytuacja analogiczna jest w Kłodzku, w gminie Kłodzko, w Szczytnej, w Kudowie. Firmy, które odbierają śmieci, po prostu dają tak drakońskie ceny, że i wynika to z tego, że jakieś znowu zmiany mają być dotyczące ustawy, dotyczące selekcji i tak dalej, także nie wiem. Na dzień dzisiejszy, jutro i poniedziałek będziemy rozmawiać z prawnikami, jak podejść do tego przetargu i co z nim zrobić. W sytuacji, jeżeli proponowane ceny są wyższe od naszych zabezpieczonych w budżecie, jest w pewnym sensie podstawa, żeby unieważnić taki przetarg, ale wtedy możemy zostać bez możliwości odbioru śmieci. Jest to bardzo ryzykowne. Powiem szczerze, jeszcze niedawno tona plastików kosztowała 180, 200, 20, 320 zł. Na wiosnę 1200, a teraz już dają ceny 2200 za tonę, za odbiór tony plastiku. To jest po prostu tak potężne skoki. No cóż, wiemy, że w końcu będziemy się jakąś ofertę wybrać i jak rozstrzygniemy ten przetarg, jeżeli to będzie się wiązać z podwyżkami, no to nic nie poradzimy, no bo nie ma wpływu na to, kto jako ofertę składa. Jeżeli jest przetarg ogłoszony na więcej niż kilka miesięcy w tej aktualnej, mało stabilnej sytuacji w kraju, jak w Europie, to nic dziwnego, że oni tak po prostu chyba asekuracyjnie te firmy, które składają oferty, takie wysokie ceny dają. W poniedziałek, myślę, będzie decyzja co do tego przetargu. Dziękuję bardzo. Czy pan Sławomir Walentynowicz jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo za odpowiedź panu burmistrzowi. Jeszcze jedno pytanie to do pani Wiolety, skarbnika gminy. Pani Wioleto, strona 13 sprawozdania burmistrza, punkt numer 17. Proszę o rozszerzenie tej informacji. Wygrana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym ze spółką ogólnobudowaną Alfa Edgar spór o naliczenie zobowiązania podatkowego za lata 2017-19 w wysokości 45 tysięcy zł. Zobowiązanie wpłynęło na konto gminy oraz o zwrot nadpłaty w wysokości około 405 tysięcy zł. Sąd zdecydował, że organ podatkowy słusznie odmówił zwrotu. Proszę o rozwinięcie po prostu tego punktu, żeby był bardziej zrozumiały. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę prosić, to może pan burmistrz, ponieważ ja takiej informacji nie udzielałam. Firma, która jest właścicielem Barbary, wystąpiła do sądu o zwrot niesłusznie według nich naliczonego podatku za Barbarę i my odmówiliśmy tego zwrotu, czyli jako organ podatkowy odmówiliśmy zwrotu i oni oddali sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym wygraliśmy tą sprawę i nie musieliśmy zwracać tych pieniędzy jako słusznie zaliczone. Oni chcieli udowodnić po raz kolejny, wynajęli jakichś prawników, że za Barbarę nie należy się im płacić podatku, a my wychodziliśmy z założenia, że należy płacić. I kiedyś dawno temu rozmawialiśmy, że jakby w Polsce było takie prawo, to za takie obiekty chętnie byśmy razy 10 podatek naliczyli po to, żeby jeżeli ktoś nie ma pomysłu, to albo żeby jak najszybciej sprzedał, albo jak najszybciej, żeby wyremontował. W tym przypadku pieniądze wpłynęły i już jest wyrok prawomocny także. Dziękujemy bardzo. Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania zdania pana burmistrza do działalności pomiędzy sesjami? Tak, jakieś pani gdzieś... przewodnicząca, Edyta Kolendo chce zadać pytanie. Proszę. Panie burmistrzu, tego w sprawozdaniu nie ma, ale sprawa wydaje mi się dosyć istotna, która podczas posiedzeń komisji wypłynęła. A z uwagi na to, że sytuacja covidowa znacznie ogranicza kontakty radnych z mieszkańcami, no i tym samym jest to doskonała okazja, aby się mieszkańcy dowiedzieli, co się dzieje z oświetleniem w mieście, ponieważ sytuacja jest różna i wiemy dobrze, że czasami gasną lampy. A pan burmistrz dobrze nam wyjaśnił tą sytuację na komisji, więc chciałabym, aby teraz mieszkańcom też spróbował wyjaśnić pokrótce. Dziękuję.
Jeśli chodzi o oświetlenie, niewątpliwie ilość awarii, która ostatnio występuje, bo to są miejsca strefowe i ilość awarii jest bardzo duża. Ta sieć, którą jeszcze posiadamy w większości z lat 70. razem z tymi latarniami betonowymi, jest po prostu w tak podobnym stanie jak nasza kanalizacja, którą ostatnio mieliśmy tutaj przykład na osiedlu Słonecznym, gdzie nowo położona sieć, no relatywnie nowo, to jest 25-30 lat temu, okazało się, że jest cała podziurawiona jak sito. Natomiast brak synchronizacji, owszem, i czasami jak się w ciągu dnia świecą, to proszę nie myśleć, że ktoś zapomniał wyłączyć, tylko to jest jedyny sposób, żeby wymienić żarówki, sprawdzić, czy te nowo wymienione działają, stąd czasami się to świeci. Docelowo, jak wiecie Państwo, złożyliśmy wniosek na 6 milionów złotych na wymianę wszystkich lamp na terenie miasta i gminy. Te, gdzie są nowe latarnie, będą wymienione tylko żarówki na LED-owe, oszczędne, a te, które są stare, będą wymienione całości razem ze słupami i duża część linii energetycznej łącząca te latarnie też będą wymienione. Natomiast jest jeszcze inny problem, bo ostatnio się doliczył Tauron, że my korzystamy z ich latarni i tam wyliczyli bodajże 6 zł za miesiąc za jedną latarnię. Robią się z tego duże kwoty, duże tysiące i ja nie wiem, jak mam z tego wyjść, bo po tylu latach ktoś robi jakieś inwentaryzacje, raptownie próbuje coś udawać. Niemniej jednak będziemy wymieniać wszystko i po wymianie tych latarni i lamp i sieci, mam nadzieję, że to już w przyszłym roku zostanie rozstrzygnięty ten konkurs, że dostaniemy te pieniądze, będzie możliwość sterowania nawet całą oświetleniem miejskim i gminnym z poziomu aplikacji na telefonie komórkowym. Tam będą też te najnowocześniejsze czujniki luksu, czyli jak będzie noc taka księżycowa, mocna, to będziemy mniej światła dawać, jak będzie ciemno, będziemy dawać więcej. Oprócz tego ciekawym pomysłem jest na terenach wiejskich, żeby lampy świeciły na 30% swojej mocy, ale w sytuacji posiadania czujników ruchu, jeżeli ktoś będzie szedł, to one sukcesywnie jedna po drugiej będą się zapalać na mocniej i tutaj też będą dość duże oszczędności. Ja tylko chcę powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że ten rok zamkniemy, jeśli chodzi o samo oświetlenie nocne, prawie milionem. To jest prawie milion złotych, który wydajemy no świecąc w nocy. Tutaj uważam, już nie mówię o pozostałych kosztach, które są też związane z obsługą i wymianą awarii i tak dalej. Także są to naprawdę potężne pieniądze. Myślę, że można by było je relatywnie dobrze zagospodarować. Tutaj szacujemy, że po wymianie tego wszystkiego powinny opłaty spaść no, o co najmniej o 50%, a docelowo, jeżeli będzie wybudowana farma fotowoltaiczna, to jeszcze o kolejne 30%, bo będziemy płacić wówczas tylko za przesył, a jeżeli w ramach klastra energii, to co planujemy, ARES, uda nam się też z farmy przeprowadzić podłączenie do oświetlenia nocnego, no to wtedy już będzie w ogóle niemalże za darmo. To wtedy będziemy mogli naprawdę zdecydowanie poprawić ilość oświetlenia jeszcze, bo wiem, że na to zawsze jest popyt. No, wiem, że każdy czuje się bezpiecznie, jak latarnia się świeci. Sam wiem, bo mieszkam na ulicy, na której nie ma latarni, od kiedy jestem burmistrzem, jeszcze tej ulicy nie oświetliliśmy. Zawsze było coś ważniejszego, no ale myślę, że w przyszłym roku już zrobimy. Tutaj te 3 ulice na osiedlu Słonecznym też podłączymy, bo faktycznie jest bardzo ciemno. Także proszę dać mi jeszcze troszeczkę czasu. Myślę, że przez zimę ten projekt zostanie zakończony, zostaną przydzielone środki, jeżeli będą, mam nadzieję. Wszystko wskazuje na to, że mamy bardzo silne papiery, no to wtedy na wiosnę będziemy sukcesywnie już wymieniać i będzie to naprawdę na poziomie no, takim europejskim. I wszędzie będzie światło białe, czyli LED-owe, półciepłe. Odchodzimy od żółtych oświetleń, które w mojej ocenie przekłamują nocą widok. Zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję za odpowiedź. Pani Przewodnicząca, jeśli mogę, bo jestem przy głosie, jeszcze jedno pytanie.
Panie burmistrzu, w tamtym roku gmina uzyskała ze sprzedaży nieruchomości ponad 2 miliony złotych. Moje pytanie brzmi, czy ma pan wobec tych pieniędzy plany, bo wiemy, że mają przeznaczone być na inwestycje, muszą być przeznaczone na inwestycje. Czy już wiadomo, czy będzie to sprawa dyskusji? Dziękuję. Proszę włączyć mikrofon, panie burmistrzu. W większości pieniądze uzyskane ze sprzedaży pójdą na remont kamienicy numer 2. Ja chcę tylko powiedzieć, że szacunkowo remont tej kamienicy będzie kosztował więcej niż cały remont ratusza. Jest to ponad 2,5 miliona dla kilku rodzin takich. Takie mamy realia na dzień dzisiejszy, ale niestety tam zostały tylko ściany. Jak wiemy, nie było nic w środku, pusto. I są to bardzo duże nakłady. Jeżeli chodzi o duże inwestycje, myślę, że część środków na pewno zasili wykonanie farmy fotowoltaicznej po to, żeby zainwestować, żeby móc potem te pieniądze odzyskać w formie oszczędności, które będziemy mieli z tytułu poboru prądu. A resztę inwestycji myślę, że będziemy omawiać. Jesteśmy na etapie przygotowywania budżetu. Praktycznie wszystko jest podporządkowane wynikowi konkursu na te 16 milionów na środki norweskie na dom zdrojowy, bo wtedy będziemy potrzebowali około 4 milionów wkładu własnego. I jeżeli dostaniemy te środki, będziemy szukać dodatkowych 4 milionów albo ze sprzedaży, albo z pożyczki, albo z kredytu. A jeżeli nie, to będziemy musieli się zastanowić w inny sposób, jak do tego tematu podejść. Niemniej jednak, korzystając z tego, że mamy cały czas aktualne dokumentacje na dom zdrojowy, nie chciałbym, żeby one straciły ważność. Poza tym dom zdrojowy, jak Państwo wiedzą, no to jest podstawowy filar takiej części uzdrowiskowej, żeby uzdrowisko kulturskie, żeby funkcjonowało. Nie wiem, co się dzieje, nie wiedzą Państwo, co jest w wojskowym szpitalu, jak już przechodzimy z tematu na temat, bo może też takie pytanie się pojawić, ale właśnie w trakcie sesji tutaj też już kilka razy do mnie próbuje się dodzwonić pani prezes uzdrowiska, być może też jakieś ustalenia są, bo wiem, z tego co wiem, to padł pomysł, żeby wszystkie polskie uzdrowiska przekształcić w izolatorium. I dobrze i źle. Dobrze dlatego, że te miejsca będą normalnie płatne i będą wykorzystane. Źle, no bo będzie w każdym z uzdrowisk potężna ilość osób no, w izolacji, tak wiem, o co chodzi. Ale to jak coś będę wiedział, to myślę, że będziemy musieli trzymać rękę na pulsie, bo na dzień dzisiejszy jest, jak Państwo wiedzą, średnio w Polsce i postępuje to bardzo szybko. Dzisiaj mieliśmy spotkanie ze starostą, z burmistrzami. No sytuacja jest trudna. Bardzo szybko są podejmowane decyzje dotyczące zwiększenia ilości łóżek. Coraz więcej zakażeń. Wczoraj na przykład w Toruniu przybyło 37. Mało miejscowość, w ciągu jednego dnia przybyło tyle. U nas 5 tylko. Tylko albo aż, bo niedawno było ten... W całym powiecie jest ponad 1200 na kwarantannie i około 500 zarażonych, także jest bardzo dużo. Niestety nie dostaję nadal danych. Zostaliśmy odcięci jako burmistrzowie od informacji. Ale widzę, że bardzo ładnie nam sesja przechodzi. Program, który kupiliśmy, powiem szczerze, bardzo fajnie działa, bo widzimy, że jest dość sprawnie i co jest fajne, że w czasie mówienia zbliża automatycznie osobę mówiącą i myślę, że oprócz tego w czasie głosowania możemy jeszcze coś innego, ale to głosowanie imienne jest bardzo dobre, bo z tego co wiem, w niektórych gminach chwalili się, że mają głosowanie przez internet, ale proszę pamiętać, że nie wszędzie zawsze jest sygnał i tak dalej. Wystarczy, że tylko jednej osobie coś nie przejdzie i mamy i tak głosowanie imienne i tak, a ono w miarę szybko przechodzi, bardzo sprawnie. Sytuacje są bardzo dynamiczne. Nie wiem jak teraz, ale do 15 listopada musimy przygotować projekt budżetu i myślę, że będziemy rozmawiać. Natomiast mam jeszcze jedną prośbę. Państwo dostali takie moje opracowanie dotyczące funduszu uzdrowiskowego,
inwestycje uzdrowiskowe w ramach tych rozmów, które jeszcze na wiosnę prowadziłem z Komisją Europejską i z European Historic Dermatan Association, żeby wesprzeć uzdrowiska europejskie. Unia Europejska wysygnowała pieniądze i z tego, co dowiedzieliśmy się, około 1 mld zł trafiło już do Ministerstwa Rozwoju z przeznaczeniem na gminy tylko i wyłącznie uzdrowiskowe. Bardzo szybko prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, pan Golba, burmistrz Muszyny, a kiedyś jeszcze niedawno burmistrz Krynicy Zdrój, wystosował do nas pismo z prośbą o wypełnienie najbardziej potrzebnych i realnych inwestycji na terenie miasta i gminy. Głównie chodzi o strefy, że musi być to w obszarze stref uzdrowiskowych niestety. Także tutaj jeżeli ktoś z Państwa radnych będzie miał pretensje, dlaczego nie ma na przykład czy Bieszowic, czy Skrzynki, to niestety, ale tu jest obowiązek, że musi to być na terenie strefy uzdrowiskowej, dlatego że już Kraków w związku z Wieliczką oraz Jelenia Góra w związku z Cieplicami już sobie tam liczyli na duże pieniądze. I te siadłem w piątek, 32 godziny to robiłem i w niedzielę wieczorem skończyłem, wysłałem i pozwoliłem sobie Państwu przesłać. Jeżeli by Państwo to przeglądnęli, bo teraz poszła ta faza wstępna, jeżeli byłyby jakiekolwiek uwagi, tam są ceny takie, nie to, że jakieś abstrakcyjne, bo tam większość to były wyliczenia, natomiast no, to, co udało mi się w mojej głowie wymyślić, to tam przelałem. Jeżeli Państwo by mogli sobie to ściągnąć i wydrukować i poczytać, bo teraz może dojść do takiej sytuacji, że jeszcze nie wiemy, jaki klucz będzie podziału tych środków. Jeżeli to jest 1 mld, a mamy 51 uzdrowisk, to około 20 milionów na uzdrowisko. Natomiast no, mamy takie uzdrowiska jak Słupraś czy Dąbki, gdzie jest jeden budynek, 8 banien i to jest uzdrowisko. No to nie sądzę, żeby oni dostali 20 milionów i przykładowo tych 20 milionów. Dla mnie najlepszym kluczem byłaby ilość kuracjuszy, nie turystów, tylko kuracjuszy, których dana miejscowość przyjęła w danym roku. To byłoby, jako uzdrowiska, to byłby najlepszy klucz, ale zobaczymy. Natomiast jak dostaniemy te pieniądze, będą brane przede wszystkim pod uwagę pomysły innowacyjne, zawierające w sobie też odnawialne źródła energii i dlatego też tam kilka takich właśnie projektów opisałem. Natomiast może być tak, że to my będziemy ustalać sobie wewnętrznie w obszarze gminy priorytety i parytety dotyczące tych inwestycji. Także chciałbym z Państwem to przedyskutować i też przedyskutować to pismo, które dostaliście ode mnie z pytaniami 13 sierpnia, bo to jedno z drugim, że tak powiem, się wiąże. I może mieć też bezpośredni wpływ na widok budżetu naszego na rok przyszły. Chociaż bardzo się boję tej zimy w ogóle, co tu się będzie działo. Z pieniędzy, które posiadaliśmy, zrobiliśmy przesunięcie, zakupiliśmy porządne przyłbice, kombinezony, ochraniacze na buty, ochraniacze na głowę, maski, płyny i tak dalej. W pierwszej kolejności rozdzieliłem to do ochotniczych straży pożarnych. Każda jednostka dostała taki duży zestaw na wypadek godziny W, żebyśmy my jako strażacy mieli i być może osoby, które będą na pierwszej linii frontu działać, bo straży miejskiej, jak wiecie, już nie mamy, także nie możemy tego robić. Reszta jest jeszcze w sali 26. Na dzień dzisiejszy się robi coraz bardziej krucho, jeśli chodzi o te rzeczy, ale jeszcze udało mi się kupić 6000 maseczek i te maseczki mamy też na górze w ratuszu. Od poniedziałku definitywnie zamykamy wszystko. Wejście tylko pojedyncze przypadki w wyjątkowych sytuacjach. Nie będzie żadnego w tym odstępstwa. Zakupiłem w pilnie 15 laptopów z modemami internetowymi i one będą na wyposażeniu pracowników. Wszyscy, co mogą, dzielimy się na zespoły i pracujemy zdalnie za pomocą specjalnego programu podobnego do tego. Osoby z domu łączą się ze swoimi komputerami w pracy, które są włączone i mogą normalnie pracować. I przypominam, że praca zdalna polega na pracy i pracownicy nie mogą chodzić na zakupy i tak dalej, dopiero po godzinie 15:30.
Jeżeli jeszcze jakieś pytania dotyczące aktualnej sytuacji, to chętnie odpowiem. Pani Doroda Łakucewicz, bardzo proszę. Witam, bo w sprawozdaniu wiadomo, tego nie było, bo pan burmistrz nie był w stanie przewidzieć zdalnego nauczania, ale czy jako organ prowadzący są jakieś sygnały, na przykład co do tego, jak wygląda obecnie zdalne nauczanie? I wiadomo, chyba będziemy dłużej, nie tylko do 8 listopada na zdalnym nauczaniu. I czy są po prostu jakieś sygnały do organu prowadzącego dotyczące na przykład, nie wiem, braku sprzętu, wiem, że na wiosnę był kupowany, rozliczania godzin na przykład ponadwymiarowych nauczycieli, bo to był problem. Czy jakieś sygnały są do organu, czy przebiega to sprawnie, bo już no, jesteśmy trochę doświadczeni i wiem, że do dzisiaj do organów prowadzących mogły wpłynąć wnioski od dyrektorów szkół odnośnie ciągu dalszego wnioskowania o dodatkowe fundusze w programie Aktywna Tablica. I czy po prostu dalej, czy już mamy na tyle sprzętu na przykład w gminie, że dyrektorzy wnioskowali czy nie wnioskowali, bo mogli to robić za pośrednictwem organu prowadzącego. Panie burmistrzu, jak to na razie u nas, to jest, wiem, że to dopiero no, początek, pierwszy tydzień, ale może już jakieś sygnały są i może jakieś rozwiązania już są, jak to po prostu przebiega w gminie? Jeśli chodzi o zdalne nauczanie, klasy 4-8 wiemy, że są w domu. Ilość laptopów, która była, nie wiem, czy Państwo pamiętają, na wiosnę mówiłem, że niektóre laptopy, które dostały osoby na dniu, nie otworzyły, nie wyciągnęły z pudełek. Tak, to wiemy. No, młodzież i dzieciaki na dzień dzisiejszy, ja w ogóle kompletnie nie rozumiem stanowiska ministerstwa. Dzieciaki zdecydowanie lepiej niż my operują telefonami komórkowymi, tabletami, laptopami. I tutaj nie ma co się z nimi martwić. Oni są tak biegli już te klocki, że sobie doskonale dają radę. Kwestia jest tylko ich zachęcenia i ten. W związku z tym, jeśli chodzi o inwestycje szkolne, no to tam już jest naprawdę tego sprzętu tak dużo, że nawet mam wrażenie momentami, że on jest wykorzystywany w pełni. I ja bym kolejnych środków na razie nie wydawał. To, co mamy, są czy pracownie komputerowe, wyposażone 4 gabinety, a niestety będą stały puste. Problem, który wyniknął, który dzisiaj musiałem uregulować, to jest w Trzebieszowicach pani dyrektor wyraziła zgodę na pracę nauczycieli w domu bądź w szkole, w zależności od tego, kto, jakie ma wyposażenie, czy dysponuje internetem i tak dalej. Natomiast pan dyrektor szkoły podstawowej w Wątku Zdroju podjął decyzję, że wszyscy nauczyciele mają przychodzić do pracy i siedzieć w klasach i prowadzić zajęcia z klas. W dobie pandemii jakiekolwiek skupianie ludzi, wychodzenie i tłumienie w jednym miejscu dla mnie jest absurdem. W związku z tym zmuszony byłem dzisiaj wydać polecenie panu dyrektorowi, żeby poinformował nauczycieli o prawie wyboru pracy zdalnej. Tak jak na wiosnę większość pracowała w domach, mając normalnie lekcje, to wszystko jest do sprawdzenia, jest ten dziennik, są aplikacje, wszystko jest w pełni przygotowywane. Nie wiem teraz tylko, jak pyta się pani mnie o nadgodziny, nie wiem, natomiast problem chyba będzie ze świetlicą, no bo 3-8 nie dojeżdżają, no to tam na świetlicy nie wiem, czy będą potrzebne 2 czy 3 panie, to mam powiedzieć. Nie wiem, co zrobić w takiej sytuacji. Kompletnie, bo poprzednio to jeszcze było akceptowalne, bo był to krótki okres i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że przy tak drastycznych wzrostach w niedzielę albo może po wszystkich świętych, gdyż w poniedziałek zostanie ogłoszony stan wyjątkowy i wszystkie dzieciaki trafią do domów na 100%. Wszystko z tego, co czytałem, wskazuje jednoznacznie, że nie posłuchali nas samorządowców rządzących. Trzeba było zrobić 2-3-tygodniowe przedłużone wakacje, nie wpuszczać dzieciaków do szkół. I niestety wyszło na to, że to oni tak mocno w kraju rozprowadzili, bezobawowo zresztą, czego faktem jest udowodnione, kilka dzieci z naszych szkół ma wyrażenie bezobjawowe zachorowanie na koronawirusa i całe rodziny pozarażali.
Nie wiem, przepraszam, że wchodzę w słowo. Wydaje mi się, że decyzja nauki na przykład w szkole wypływała również z tego, że niektórzy, przepraszam, prowadzenia nauczania zdalnego przez nauczycieli w szkole może wynikała częściowo z tego, że nauczyciele również w domach pracowali na swoim sprzęcie. Tutaj dyrektor daje im sprzęt, uczniów w szkole nie ma. Każdy idzie do swojej klasy. A jak to w liceum? Rozumiem, że wszyscy zdalnie. Tak, w liceum wszyscy zdalnie. Natomiast mi nie chodzi o to, bo mogę pracować też na swoim sprzęcie. Teraz też jestem w domu. Mi to nie przeszkadza. Natomiast powinno być prawo wyboru, a nie przymuszanie. No, organizowanie spotkania nauczycieli 20 czy 30 w jednym pokoju w dobie takiej pandemii to chyba jest nieporozumienie. No to jest na pewno. Nie tym tak. Bardziej, że jeszcze część nie miała założonych masek. I tutaj ja niejednokrotnie, nie 10 razy, 20 upominałem o obowiązkach. No niestety mamy jeszcze kilka osób w naszym mieście, które całkowicie to ignoruje, wręcz przeciwnie, sami wiecie, jak to wygląda. Czy mogę, Pani Przewodnicząca, jeszcze jedno już niezwiązane z oświatą? Mikrofon. Bardzo proszę, ale w miarę zwięźle. Dobrze. Pan burmistrz powiedział, że nie mamy straży miejskiej. Rozumiem, że to jakiś cudzysłów, dlatego że skoro nie mamy, to dlaczego mamy wydatki na straż miejską? Pan wojewoda, wszyscy wojewodowie w Polsce otrzymali polecenie od pana premiera i wydali mi dyspozycję. To jest taki pisemny rozkaz o przekazaniu i podporządkowaniu straży miejskiej komendantowi powiatowemu policji. Czy istnieje prawna możliwość zawieszenia działalności straży miejskiej? No teraz nie, teraz są oddelegowani. To prawda, my płacimy za prąd, my płacimy za paliwo, my płacimy za godziny i straż miejska jeździ na zmianę z policją i sprawdza ilość, tę obecność osób, które są na kwarantannie, bo to głównie robią, nie? Tak. Codziennie zresztą. No tu już mamy ponad 100 osób chyba w prądku, także jest co jeździć i co robić. Niestety na dzień dzisiejszy nic nie możemy zrobić. Niektórzy burmistrzowie się cieszą, że nie mają straży miejskiej, bo nikt im nie mógł tego zabrać, ale niestety nam się nie udało i została nam zabrana. Chciałabym być jasno zrozumiana, że ja rozumiem ideę współpracy i pomocy wzajemnej, straż miejska, policja, no natomiast nie rozumiem i tutaj pan burmistrz chyba ze mną się zgadza, finansowania po prostu czegoś, co nie jest nasze. Podobną sytuację mieliśmy na wiosnę, nie wiem, czy państwo pamiętają, tak. jak dostarczaliśmy żołnierzom na granicę posiłki, nie? No. Tak. Dziękuję bardzo. No, tak to już jest, że część zadań będących w gestii państwa to jednak spada na samorządy. Czy jeszcze odnośnie sprawozdania do pana burmistrza macie państwo radni jakieś zapytania? To tak płynnie przejdę jeszcze do kolejnego punktu, czyli informacje przewodniczącej Rady Miejskiej, ale zarazem i nawiążę do tego, co mówił pan burmistrz przed chwilą. Ja tutaj 26 września uczestniczyłam w szkoleniu. To było szkolenie dla przewodniczących rad z zakresu właśnie organizowania i przebiegu sesji z uwzględnieniem pracy zdalnej. Szkolenie prowadzone przez doktora Pawła Budzisza. 10 października zostałam zaproszona jako przewodnicząca Rady Miejskiej na obchody 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Plątku Zdroju. I złożyłam taki list gratulacyjny dla wszystkich druhów strażaków Lądeckiej OSP na ręce pana prezesa, obecnego tutaj naszego kolegi, pana radnego Leszka Pazdyka. I niestety z uwagi na obowiązującą w tym roku pandemię, te uroczystości, te obchody związane z 75-leciem no mają zupełnie inny wymiar. Cieszę się, że państwu no, mimo takiej skromnej oprawy udało się zorganizować i jako wszyscy radni jeszcze tutaj życzymy całej Lądeckiej OSP wszystkiego najlepszego.
Czy mogę dwa słowa? Bardzo proszę. W imieniu druhów strażaków chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani przewodniczącej za taki list gratulacyjny w imieniu całej Rady. Jest to, myślę, dla druhów i druhen strażaków bardzo ważne, że władze pamiętają i doceniają naszą działalność jako Straży Pożarnej. Na obecną chwilę wiadomo, no wszędzie są potrzebni. No i tak jak pozostałe służby, no są na pierwszej linii ognia działania. Staramy się, co, jak możemy i oby ta nasza pomoc była zawsze skuteczna. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Ja dodam tylko, że no oczywiście był obecny pan burmistrz Roman Kaczmarczyk i w imieniu gminy Lądek-Zdrój strażacy lądeccy otrzymali pralką, suszarkę do swojej remizy, żeby mogli, bo do tej pory to były jakieś takie starsze, jak ktoś zużywał w domu, to przekazywał, a teraz mają państwo już swoją. Wysłano na wniosek tutaj pana radnego Walentynowicza, poszło pismo do prezesa ogródków działkowych uwzględniające właśnie te sugestie, które pan Walentynowicz nam podesłał. Czekamy na odpowiedź. I właśnie te plany inwestycyjne gmin uzdrowiskowych na lata 2021-2026, o czym wspominał pan burmistrz, znajdą państwo radni, są zamieszczone w wiadomościach na portalu. Jest to dość właśnie obszerne opracowanie i bardziej szczegółowe odnośnie tych z 13 sierpnia, jak gdyby rozbudowujące. I rozmawiałam z panem burmistrzem, żebyśmy no, w przyszłym tygodniu zorganizowali taką zdalne posiedzenie wszystkich komisji połączonych. Nie wiem, czy nam się uda na jednym wyczerpać cały ten porządek, ale jeżeli wykonamy tutaj te prace, to zarazem łatwiej będzie też przebiegała konstrukcja budżetu i sprawniej nam pójdzie potem też dyskusja nad tym projektem budżetu. Także bardzo proszę się liczyć, że w przyszłym tygodniu prosiłam pana burmistrza, żeby wskazał, kiedy będzie dostępne. Myślę, że w godzinach popołudniowych, gdybyśmy się spotkali też jeszcze, to w takich warunkach państwo świetne nam przebiegły komisje, sesja, damy radę też przeprowadzić tego typu posiedzenia nad planami inwestycyjnymi, bo mimo że sytuacja wokół jest trudna, to no, musimy wszyscy myśleć też o przyszłości. I również też była tutaj taka sugestia pana radnego Łukasza Mroza dotycząca materiału, który mamy związanego z oczyszczalnią ścieków, żeby zorganizować, to może tutaj poproszę Łukasz Mróz przedstawi też tą propozycję, z którą się do mnie zgłosił. Dziękuję za oddanie głosu. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, mam taką propozycję w związku z oceną tej koncepcji, czy tych trzech koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków, żeby się spotkać z przedstawicielami LUK-u, czy to z panem prezesem, czy z panią kierownik wodociągów oraz być może uda się też z autorem tego opracowania, tej oceny, tych koncepcji, które były kilka lat temu wykonane i wtedy byśmy mogli szczegółowo omówić dalsze rozwiązania w zakresie modernizacji czy też przebudowy naszej oczyszczalni ścieków w Lądku-Zdroju. Tutaj jestem wstępnie po rozmowie z panią kierownik wodociągów, wyraziła taką wolę i nie widzi problemu, żeby nawet autor opracowania się z nami spotkał. Tym bardziej, że teraz spotykamy się online. Myślę, że tutaj pan by mógł się też z nami połączyć. Jeżeli byłyby pytania, byśmy mogli je zadać osobie, która zapoznała się i przygotowała ocenę koncepcji przebudowy oczyszczalni. I myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Rozmawiamy wtedy z osobami, które bezpośrednio się tematem zajmują. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to uzupełnienie. I także, ponieważ w listopadzie czeka nas też omawianie budżetu, listopad będzie bardzo pracowity, jeżeli chodzi o pracę Rady.
Otrzymali Państwo również w materiałach informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020. Materiał też był również na Komisji do Spraw Społecznych. Zadawane były pytania, czy jeszcze coś odnośnie tego punktu. Bardzo proszę, pan radny Łukasz Mróz. Jeśli mogę, dwa słowa. Na posiedzeniu Komisji do Spraw Społecznych 27 października obecna była również pani Alicja Bryja, to jest pracownik merytoryczny Urzędu Miasta i Gminy, który zajmuje się sprawami oświaty. Szczegółowo aż tak nie omawialiśmy całego sprawozdania, bo tylko wybrane kwestie. No tutaj głównie została poruszona kwestia odnośnie wykorzystania środków na dokształcanie nauczycieli w liceum, gdzie było to również przedmiotem kontroli komisji rewizyjnej, oraz osobiście zwróciłem też uwagę na bardzo, bardzo słaby wynik egzaminu ósmoklasisty w szkole podstawowej w Trzebieszowicach i podkreśliliśmy tutaj wspólnie z innymi radnymi również, że ten temat, czy te słabe wyniki w zakresie matematyki, no, są od lat i nic się w tym zakresie nie zmienia. No, doszliśmy do wniosku też, że jest to problem nie tylko być może uczniów, ale także problem ze zmianami kadrowymi. No, chodzi głównie o przedmiot matematyki w szkole w Trzebieszowicach. Także to były główne tematy, które były poruszane odnośnie tej informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Ja mam nadzieję, że znajdą się, jeżeli to są wnioski, żebyśmy skierowali takie zapytanie, nie wiem, do dyrekcji liceum ogólnokształcącego czy do Trzebieszowic, jak ten problem chcą rozwiązać osoby zarządzające oświatą w tych jednostkach, że znajdzie się to we wnioskach Komisji do Spraw Społecznych i wtedy Biuro Rady już wystąpimy z jakimś takim zapytaniem też, tak? Dziękuję bardzo. Czy jeszcze coś o realizacji zadań oświatowych, szanowni radni? Kolejna informacja przekazana Państwu dotyczyła oświaty mając. Przepraszam, pani przewodnicząca, mogę dwa słowa? Proszę bardzo. Jakby też no, nadmienił, jak wyglądały wyniki w poszczególnych klasach. No ja tylko chciałbym zaznaczyć, żeby to wybrzmiało, no egzamin maturalny, do egzaminu maturalnego przystąpiło 8 osób, z czego świadectwo otrzymały 4 osoby. Natomiast niepokojące rzeczywiście jest, analizując średnią przedmiotów w liceum i porównywalne w województwie dolnośląskim i powiecie kłodzkim, jakość kształcenia przedmiotu matematyka i języka angielskiego, który tutaj funkcjonuje. Język polski na dobrym poziomie, bo ponad 66,5% w porównaniu do średniego wyniku województwa 53,7. Więc no, widzimy te zakresy i przedmiotowe, no, które wymagają radykalnej poprawy. No i też kwestia jakby no ilościowa, czyli ilości maturzystów i ilości, że tak powiem, świadectw naturalnych, które z tego wynikają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No cóż, proszę Państwa, informacje są jakie są. Czytałam, dyrektorzy też przedstawiali różne uwarunkowania, które według nich decydują o takich, a nie innych wynikach jeszcze. No na pewno warto zapytać, jakie zostaną podjęte działania, żeby no, spowodować jednak zmianę tych wyników. Stąd też możemy podjąć tutaj rozmowę z osobami zarządzającymi oświatą, aczkolwiek no teraz, kiedy to nauczanie zdalne jest zarządzone, to na pewno też i te wszystkie kryteria i możliwości, którymi dysponują dyrektorzy i nauczyciele, są utrudnione. Proszę pan Walentynowicz. Przepraszam, jeszcze tylko w woli dodania. Niekoniecznie jest to jakby wina nauczycieli i edukacji, bo być może dokładnie uczniowie nie dorastają do roli edukacyjnej i wyniki biorą się stąd, że po prostu no, nie powinni kształcić się jakby w liceum, więc tutaj też chciałbym być uczciwy w stosunku do nauczycieli, być może robią wspaniale, wykonują swoją pracę, są no, wspaniałymi
z obojem pedagogami, natomiast no, młodzież, ich weryfikacja no, została wiele do życzenia. Więc tu też, że tak powiem, w tą stronę chciałbym zaznaczyć, że nie jest to tylko jednostronnie, tylko po prostu też widzę jakby tą drugą stronę tego wszystkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wyartykułowanie tutaj ze swojego stanowiska. Czy ktoś z Państwa jeszcze w temacie oświaty rondeckiej? Również informacje otrzymaliście Państwo dotyczące oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i radnych. I bardzo proszę, punkt 6, oświadczenia i wnioski radnych. Ponieważ no, można było, jeżeli się spotykamy na miejscu, można takie wnioski przekazać bezpośrednio, jak gdyby. Jeżeli Państwo macie to bardzo proszę za pośrednictwem poczty mailowej. Pan burmistrz już mówił o tym, że praca jest taka świadczona przez pracowników urzędów, raz w urzędzie, raz łączą się z domu, pracując zdalnie, ale cały czas ona się odbywa, więc te maile wysyłane na Radę Miejską również no, są odbierane i odpowiednio na nie reagowane. Czy jakieś jeszcze ewentualnie zapytania ze strony Państwa radnych? Proszę Państwa, życzę wszystkim zdrowia przede wszystkim. Uważajmy na siebie, zachowywać dystans, myjemy ręce, nosimy maseczki i pozytywnie patrzymy w przyszłość. Ja dziękuję Państwu bardzo. Zamykam obrady sesji Rady Miejskiej po raz pierwszy w historii.